TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Kolejne trzy punkty na spotkanie tutaj na wyjeździe. Ciężko jest dla Was? Powiedzmy tak, mieliśmy fajny pierwszą połowę, początek, zaczęliśmy dobrze. Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie przeciwnik ruszy na nas i było widać, że podszedł bardziej agresywnie. Cieszą nas te trzy punkty zdobyte. Na pewno odbijamy się tam troszeczkę wyżej, to jest najważniejsze. Zdobyliście bramkę na początku pierwszej połowy, później na początku drugiej, później stracona bramka i znowu trochę nerwowości w tej końcówce. No tak to wygląda, tak jak powiedziałeś. Musimy więcej tej koncentracji, no ale tak mówię, przeciwnik ruszył agresywnie, poszedł do przodu, dał nam takie warunki, to ciężkie do gry. Teraz wygraliście weekend, ale znowu we wtorek gracie, później znowu weekend, teraz ciężki tydzień przed Wami. Ciężki tydzień, na pewno będziemy się regenerować, to jest najważniejsze, skupiamy się już na kolejnym meczu. No ale we wtorek gracie z Gwarkiem Tarnowskiej Góry, który jest dosyć dobrą drużyną, jeszcze znowu na wyjeździe. Wiemy. Każdy mecz, każdy walczymy o to, żeby wygrać. Robimy wszystko, przygotowujemy się pod każdy mecz co tydzień, tak jak tutaj mamy teraz 3 dni odpoczynku tylko. Jedziemy po 3 punkty.